W dniu dzisiejszym o godzinie 9 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o zawaleniu się pustostanu w Bielawie na terenie byłych zakładów Bielbaw. Na miejsce zadysponowane zostały zastępy z Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, zastęp ochotniczy Straży Pożarnej z Bielawy oraz specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Wałbrzycha. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów stwierdzono zawalanie się części dachu oraz zewnętrznej ściany. Działania polegały na sprawdzeniu pod względem przebywania osób postronnych przy wykorzystaniu drabiny mechanicznej kamery termowizyjnej. Nie stwierdzono żadnych osób za pomocą tego sprzętu. Po przybyciu na miejsce specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Wałbrzycha, która dokonała dodatkowego sprawdzenia kamerami gwieździernikowymi oraz psami ratowniczymi ze specjalnością gruzowiskową, również nie stwierdzono przebywania osób postronnych wewnątrz. W zdarzeniu udział brały trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej, zastęp ochotniczej Straży Pożarnej z Bielawy oraz specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Wałbrzycha. Thank you.